Dzisiaj opowiemy trochę o modzie lat 20. 30., ale przede wszystkim o tej w Polsce. Raczej nie będziemy poświęcać czasu tego, jak wyglądało na Zachodzie, ponieważ to będą spotkania związane właśnie z odzyskaniem niepodległości, więc chciałabym przybliżyć tą modę w Polsce i też trochę powiedzieć o tym, jak wyglądał w samej Warszawie, tak bardziej lokalnie. Moja prezentacja będzie przeplatana pokazem mody. Na początku będą to stroje codzienne na 20. 30., a na koniec prezentacji stroje wieczorowe, właśnie z okresu międzywojennego. Na wstępie warto powiedzieć o tym, co w ogóle wpłynęło na tą nową, często rodzącą się modę na początku okresu międzywojennego. Przede wszystkim był to czas I wojny światowej, gdzie wojna totalna pochłonęła miliony istnień ludzkich, w większości mężczyzn, przez co kobiety musiały ich zastąpić w bardzo wielu zadaniach, czy to w fabrykach, czy w urzędach, czy również jako pomoc wojskowa. I przez to kobiety stały się coraz bardziej samodzielne, ponieważ jeszcze w XIX wieku prawa kobiet były mocno ograniczone i same kobiety też jakby obyczajowo się ograniczała. Tak pierwsza wojna pozwoliła na pewne zmiany obyczajowe dotyczące kobiet, jak również zmiany polityczne czy społeczne, ponieważ to właśnie po okresie I wojny w wielu krajach kobiety po raz pierwszy uzyskały prawo głosu. Również w początku XX wieku zaczęły dochodzić coraz głośniej do takiej debaty publicznej postulaty poszłane przez sufrażystki dotyczące właśnie takiego włączenia się kobiet w takie pełne życie publiczne, polityczne, społeczne i wszystko to spowodowało właśnie bardzo dużą przemianę, która wpłynęła również na modę, nie tylko na samo życie kobiety, ale jak wiadomo, życie kobiety jest związane i ma swoje odbicie właśnie w modzie, w którym jak ona się ubiera i wyjątkowo dobrze właśnie widać to w latach 20. I tutaj zaczniemy od tego właśnie, jak ta moda wyglądała. Jeszcze przed okresem I wojny, przed 1914 rokiem, kobiety nosiły długie suknie, zakrywające całe nogi, były spętane bardzo mocno w talii, korsetami. Te stroje nie były zbyt wygodne, nie były praktyczne. I te nowe role kobiety, na przykład codzienna praca, czy jakieś takie też społeczne nowe funkcje, wpłynęły na to, z którymi muszą stać się bardziej wygodne. Długość spódnicy zasłania się skróciła, stopniowo odsłaniane było coraz więcej łydki. Tutaj mamy takie podstawowe cechy tego stroju lat 20. Przestano podkreślać takie mocno kobiece kształty. Gorsety już nie były obowiązkową częścią stroju, choć wiele kobiet zakładało gorsety, chcąc uzyskać taką równie szczupłą sylwetkę w stylu chłopczycy. I tutaj widzimy na tym slajdzie modę właśnie z samego początku lat 20., gdzie jeszcze ta kobieca noga była bardzo sztywna, odsłonięta, którą widzieliśmy kawałek kostki, co i tak wiele szokowało. Strój był dosyć luźny. Właśnie widzimy tutaj zupełnie zanika tam jakby styl związany z gorsetem, tej mocy podkreślaj talii i biustu. I tutaj mamy już stroje z połowy lat 20., gdzie rzeczywiście kobiety odważnie pokazują nogi, a przy tych tańcach, stroje wieczorowych, nawet często kolana. I talia jest, ta linia talii jest właśnie obniżona, sięga bioder. Bądź tak zwana sylwetka na chłopczyce, czyli niepodkreślanie biustu, niepodkreślanie łód, niepodkreślanie takiej wąskiej talii. Dodatkowo te szczupłe ramiona, nie wszystko to miało wywoływać takie wrażenie kobiety trochę w takim chłopięcym stylu, było to zaprzeczeniem tego stylu przed I wojny światowej. I tutaj widzimy suknie z końca lat 20., które znów zaczęły się powoli przedłużać, głównie przez ten z tyłu taki tren. Zaczęły być bardziej kobiece, zaczęto stawać drobniejsze wzory na tkaninach. Moda zaczęła iść już w drugim kierunku, a o tym mówimy w dalszej części prezentacji. Co jeszcze miało wpływ na to, jak wyglądała ta moda? Był to styl w sztuce, art deco, który zupełnie owładnął wszystkimi dziedzinami sztuk klasycznych.
fantastycznych w latach 20. Był nie tylko model, ale w architekturze, w malarstwie, w grafice, w fotografii, jakby wszędzie można było znaleźć w meblach, w wzornictwie odbicia tego stylu i były to, jak tutaj są może charakteryzowane, te to proste formy geometryczne, mocne kontrasty barw, styl funkcjonalny, jakby, który miał nie być przytłoczony z dużą ilością osób, tak jak to było w secesji modnej na początku XX wieku, tak naprawdę miał przeszkolę z tej zbędnej formy, miało jakby swoją prostotę, zakłóca się funkcjonalnością i to samo właśnie można powiedzieć o strojach z tego okresu, które miały właśnie nie być obciążone nadmiarem ozdób i zbędnych dodatków, a miały być funkcjonalne, proste i przede wszystkim grać kontrastami barwnymi, jakimiś ozdobami na samym jakby na wzorem tkaniny, często geometrycznym, tak jak widzimy właśnie tutaj na tej modnej sukience, takiej bardziej wieczorowej z lat 20. Tutaj sukienki, zdjęcie kobiet w sukienkach w strojach codziennych. Bardzo takim funkcjonalnym wyłączeniem, jak często kobiety zakładały do pracy, była bluzka ze spódnicą. Wydaje mi się to dosyć oczywiste, jednak dopiero właśnie na początku XX wieku ta moda na proste połączenie bluzka plus spódnica, czy często jakiś żakiet, stała się czymś takim normalnym i takim obowiązkowym strojem do pracy, spełniejszym. Teraz parę słów o kapeluszach. Rzeczywiście kapelusze w latach 30. są taką charakterystyczną częścią tej mody. Kapelusze bardzo często pozbawione zupełnie ronda, bardzo proste, nazywane kapelusz a la kask bądź hełm, czyli przemówione też nawiązanie jeszcze do czasów pierwszej wojny światowej, że jeszcze czerpano jakby inspirację z tego militarnego stylu. Kapelusze miały być przede wszystkim bardzo proste, pozbawione praktycznie ozdób, jeśli chodzi o te codzienne, filcowe bądź słomkowe, czy wykonywane z jakichś też tkanin dopasowanych do reszty dodatków w ubiorze. Już zrezygnowano z wielkich piór czy wielkich koch, takich kapeluszek, woalek, takich typowo kobiecych ozdób, które kojarzą nam się właśnie z XIX wiekiem, to jest strona na prostotę i funkcjonalność. Tu widzimy przykład kapelusza wieczorowego, który zarazem jest prosty, a zarazem bardzo elegancki. Przypomina to taki czepek, można powiedzieć, pływacki, ale połączony z dopasowaną do głowy krótką fryzurą, naprawdę tego typu kapelusze wyglądają bardzo ładnie. Tutaj jest oryginalny kapelusz, na pewno wykonywany z materiałów, z cekinów, ze złotych wstążek, miały błyszki pasować do mody wieczorowej. Oczywiście jeśli mówimy o kapeluszach, chciałabym się zatrzymać nad tym, jak wyglądały ówczesne fryzury, ponieważ jedno z drugim jest bardzo związane. I tutaj kolejna modowa rewolucja. Oprócz tego, że kobiety w latach 20. po raz pierwszy odsłoniły tak odważnie nogi, to również po raz pierwszy w historii mody ścięły tak krótko włosy na masową skalę. Rzeczywiście ta krótka fryzura na chłopczyce przyjęła się tak bardzo, że kobiety nie uważały za to, czy dobrze w niej wyglądają, czy nie. Zaczęły coraz bardziej hołdować właśnie krótkim włosom. Te po prostu były praktyczne, były również propagowane bardzo przez różne gwiazdy kina niemego i ta fryzura w Polsce również szybko się przyjęła. A taką ciekawostką jest zresztą to, że propagatorem tej fryzury, również jej wynalazcą, był Polak, polski fryzjer Audoisier Piłkowski, który pracował w Paryżu. I tam właśnie zaproponował jeszcze przed pierwszą wojną tego typu fryzurę już troszkę starszej gwieździe w teatrze, która ubiegała się o rolę trochę młodszej osoby i właśnie zastanawiała się, jak uzyskać takie wytłumaczenie. On zaproponował takie krótkie ścięcie, to zachwyciło wszystkie modne paryżanki i ów fryzjer, on zrobił ogromną karierę w latach 20. i 30. był fryzjerem wszystkich gwiazd i również królowania głów w Europie w tym okresie. Te fryzury tutaj miały kilka odmian. Były albo bardzo krótkie i proste włosy z grzywką, jak widzimy tutaj, bądź równie krótko ścięte, ale falowane, ułożone z różnego typu kroki, fale, tak jak tutaj widzimy kilka przykładów właśnie takich
najmocniejszym kolorem włosów był czarny. Kobiety lubiły farbować się na czarno, właśnie wzorując się na gwiazdach kina niemego z tego okresu. I teraz parę słów o modzie lat 30. Tak jak to często bywa, moda zmienia się szybko i kolejna następująca dekada często stoi w zupełnej opozycji tej poprzedniej. I tak było też w latach 30. Znowu wróciły do łask długich sukienki. Podkreślaniem kobiecych kształtów, talia zawędrowała wyżej, kapelusze stały się bardziej kobiece, materiały, również sam krój sukienki miał podkreślać taką zwiedną, delikatną talią. Warto tutaj zacytować świadka epoki, Norwina, znanego artystę polskiego, właśnie tworzącego w stylu art deco, który również pisał takie felietony do prasy kobiecej i modowej w latach 30-30. I ciekawe jest właśnie to spostrzeżenie jego z 1930 roku w czasopiśmie Świat o tym, co on myśli o tej zmianie, właśnie takiej radykalnej zmianie, która nastąpiła w modzie w tym przełomowym okresie końca lat 20, początku lat 30. Nareszcie spotkaliśmy się powrotu długiej sukni i z radością widzimy, jak toczy triumfalnie połyskująca wszelkimi barwami tęczy i długa, powłóczysta, falująca, jak otocza wokół urok z tej kobiecości. Jak włodzi harmonią linii miękkości każdego ruchu, pracą każdej pozy. Jak delikatnym uścisku spowija biodra i jak wstydliwym ruchem zakrywa bajany twarzy stan kobiecych nóg. Dosyć mamy widok obnażonych kończyn. I dawno zrozumieliśmy się ich zbyt poetycznym widokiem. Żadnego męskiego pokolenia od czasów jaskiniowca nie było dane oglądać w tym życiu tylu nóg kobiecych. Ile myśmy musieli się naoglądać przez ostatnie kilka lat. Nogi stały się zbyt banalne, zbyt dostępne dla oczu. A każdy mógł i musiał poznać nogi każdej bez trudzenia się i bez powodu i samotność współutwaliła nas. Nogę traciły swój czar, kobieta ważny atut w grze miłości, a mężczyzna wiele rozkosznych złudzeń. Stosunek mężczyzn do nóg kobiecych coś po prostu koleżeński. Powrót długich sukni wraca kobiecie pełny czar kobiecości i nie jedność może reszki gdzieś to wykłaczącej się męskości. Tak więc okazuje się, że przez mężczyzn moda również mogła wzbudzać niemałe sensacje i emocje. Tutaj ta moda lat 30. właśnie została powitana tak z radością przez niego dość panu. I teraz jak to wyglądało właśnie z tym przedłużeniem sukni. Tutaj mamy stroje z początku lat 30., 31 rok. I rzeczywiście sukienka jest jeszcze dosyć krótka, jeszcze ta cała linia sylwetki jest mocno zakorzeniona w poprzednim dekadzie. Czuję się cały czas luźnie, że tak nie podkreśla tych kobiecych kształtów. Jednak bardzo szybko się to zmienia. Tu mamy już suknię z 35 roku. Widzimy wyraźnie szerzenie się ramion, które często były akcentowane poprzez szycie poduszek czy poprzez krój sukienki z takimi bardziej bufiastymi rękawami. Talię zaczęto podkreślać mocno związanym paskiem. Zaczęła się kształtować taka lekka sylwetka kleksydry. I znaczne przedłużenie sukienki, które zaczęła już sięgać mniej więcej do połowy łydki. Ta sukienka trochę było to dość dziwne. Tutaj widzimy sukienki z końca tej dekady, 1938 rok. I ponowne skrócenie, takie, które już później obserwujemy również w latach 40. w Polsce. Odsłonięcie znowu łydek, tak jak w poprzedniej dekadzie, ale już sam krój sukienki zostaje rzeczywiście dużo bardziej kobiecy. Szerokie ramiona, sylwetka klepsydry, suknica rozszerza się powoli od samej linii talii ku dołowi. Bardzo modne stają się różnego typu koronki, falbanki, ozdobne kołnierze. I tutaj jakby ta woda rzeczywiście jest wyjątkowo kobieca, woda lat 30. Tak ją zapamiętaliśmy, myślę, do dziś. Tutaj kilka zdjęć z warszawskich ulic, jak wybierały się właśnie pod koniec lat 30. warszawianki. Po lewej stronie widzimy
żakiet z takim nawet męskim krawatem, właśnie żakiet, spódnica. To był rzeczywiście taki uniform kobiecy do spacerów, czy do, też dla kobiet pracujących idealnych do pracy. W różnych poradnikach wydawanych w Polsce w tym okresie przestrzegano panie właśnie przed zbyt eleganckim, zbyt takim wyróżniającym się ubiorem do pracy. Proponowano do pracy należy zakładać ciemne ubrania, właśnie jak jaką bluzeczkę ze spódnicą, czy żakiet ze spódnicą i skromny kapelusz. W tej poprawie są widzimy stroje bardziej zimowo-jesienne, długie płaszcze. Płaszcze miały raczej zakrywać całą sukienkę czy spódnicę, która się pod nimi znajdowała. I obowiązkowo nie dopasowane musiały być buty i kapelusz. Tutaj zdjęcia tego, jak na takie bardziej cały okazję ubierały się Polki i Warszawianki. Po lewej stronie widzimy państwa eleganckich na wyścigach konnych w Warszawie. Piękne sukienki letnie, delikatne wzory kwiatowe, oczywiście takim nawet największy upał po prostu dodatkiem był kapelusz i rękawiczki. Prawdziwa dama nie mogła się pojawić bez tych dodatków w towarzystwie. I oczywiście też pończochy, również latem. I po prawej stronie żona ministra spraw zagranicznych, Jadwiga Beck, uchodząca za niesamowicie elegancką kobietę. Jej jakby styl był znany w całej Europie. Towarzyszyła ona swoją mężowi w różnego typu delegacjach, przyjęciach dyplomatycznych i wspominała też pokopania polskiej mody. Jest taka anegdota o tym, że kiedy została w latach 30. zaproszona na przyjęcie dyplomatyczne w Londynie, gdzie miały być angielskie arystokratki i żony polityków, zastanowiła się, że jakby było wiadomo, że mają one piękne klejnoty, słyną to właśnie angielskich, czy drogocennych klejnotów, które zakładały do tego przyjęcia. Jadwiga Beck podobno, tak mówiąc wspomnienia, że mówiła, że nie ma takich drogich klejnotów, nie będzie potrafiła się wyróżnić, zabłysnąć wśród nich. Więc postanowiła wybrać coś bardziej nowoczesnego i wybrnąć jakby z tej sytuacji w ten sposób, że zamówiła u znanego twórcy takiej nowoczesnej artekowskiej biżuterii Henryka Grunwalda kostium wykonany z miedzi i mosiądzu w stylu art deco, specjalnie właśnie na to przyjęcie. I rzeczywiście pomysł się udał, zostało to przyjęte z ogromnym zachwytem, wyróżniła się tym kompletem i jednocześnie promowała polskiego artystę. Rzeczywiście była taka prawdziwa dama polskiej elegancji, która pokazywała właśnie, jak Polki potrafią być eleganckie, jak znają się na modzie. I nie kopiowała ślepo właśnie tej mody francuskiej, tylko starała się ubierać w Polsce, też z polskiej kuchni, na przykład z polskiego jedwabiu z Milanu, czy ubierać się wręcz w polski len. I teraz parę słów o fryzurach w latach 30. Fryzury już nigdy nie wróciły do takiej formy jak sprzed pierwszej wojny, że były to bardzo długie, upinane włosy. Fryzury dalej były dosyć krótkie. Powróciła moda na platynowy blond i raczej włosy proste już nie były w modzie, tylko delikatne fale, często układane na jedną stronę głowy. Tutaj widzimy było różnych wariantów tego typu fryzury, ale przede wszystkim to były fale przylegające dosyć tak ściśle do głowy. Nieraz obrzydzają jak początku, nieraz po boku, bardzo różnie. Tutaj mamy lokówki z emocji, lokówki nie na prąd, tylko rozgrzewane nad, no często no, czy nad gazowym jakimś palnikiem, czy nad takim spirytusową, malutką maszynką. I panie podróżnicy sprawdzały zawsze na kawałku gazety, czy nie jest mocno zagrane, czy nie spali włosów, mimo to często są takie przypadki, gdzie zdarzały spalenia włosów przez takie narzędzia. To była taka domowa metoda kręcenia włosów, ale fryzera były dostępne też coraz nowocześniejsze typy trwałej ondulacji. Chociaż też one nieraz się źle mogły skończyć, nie było to takie nowocześnione jak dziś. No i do tego kapelusze. Kapelusze miały tym razem jak najwięcej odsłaniać z fryzury, a nie zasłaniać jak w latach 20. I były bardzo fantazyjne. Tutaj nie było jednego wybranego kształtu, tak jak przed tego to kaskę. Tak tutaj były to kapelusze duże, małe, z woła, z skórami, jakby była to pełna dowolność tak naprawdę.
modne włączenie takich kapeluszy przerzucionych na jedną stronę, w związku z tajemniczości, zakrytej trochę kobiecości. Modne były woalki, ozdoby z piór, tak jak widzimy po prawej stronie, a do prostych żakiecików, tak jak mam tej alforta po lewej stronie, już ma proste tlicowe kapelusiki, trochę wzorowane na tych męskich. I tutaj widzimy jeszcze z tego czasopisma właśnie z tymi wspominanymi woalkami, które dodawały takiego kobiecego szyku. Teraz chciałabym zaprosić Państwa na pokaz mody, który zilustruje nam na żywo, jak ta moda wyglądała. Tutaj mamy strój z pierwszego jakby okresu po pierwszej wojnie, 1918 rok, właściwie zakończenie pierwszej wojny, to zostanie przy Polsce niepodległości, strój, który się zapkada dopiero pod modę lat 20. Tak, za 20-30 lat. Jest po prostu dostępne. To są oryginalne. Zapraszamy naszą wspaniałą kobietę w klasie. W nowej odsłonie. Też połowa lat 20, 1920 rok. Taki strój letni, dzienny.
buty oryginalne. A buty? Zajmowane na oryginalne. A tutaj jeszcze pochwalę sąsiadkę i wsparcie, bo to jest Agi, siedzącej w szale, udostępniła na ten pokaz. Wszystko w rodzinie. A torebka? A torebkę szyła moja koleżanka. A korzenka sprzedaje też? Korzenka szyła też tę skórkę. A szyję też na to moje? No trzeba z nią ponegocjować. Ania, zaraz tutaj... Muszę się... Piękna, to nie problem, jak się na pokoju. Najgorsze są buty. Zapraszamy teraz Anię. Przechodzimy do lat 30. Mam nadzieję, że Państwo teraz po krótkim wstępie mogą rozpoznać tą różnicę między latami 20 i 30. A pierwszy kiską. Buty są tak. I też oryginalna torebka. Pani już nie chciała stopę, bo ja niestety na swoim nigdy w życiu nie znajdę oryginalnych butów. Proszę zobaczyć, jak pięknie dopasowany z kapelusz do buty, do torebki i do rękawiczek. Rzeczywiście była taka podstawa elegancji dla takich 30. Wszystko musiało być spójne, każdy element dobrze dopasowany, przemyślany. Pani wie, takie kobiece wzory właśnie kwiatowe, drobne groszki, tutaj widzimy wzór kwiatowy. Dopasowane również do wzoru na kapeluszu, do ozdobne kapeluszu. I pończoki, proszę popatrzeć na pończoki zeszyte. Ale lata 30. najmniejsze, najelegantsze były pończoki jedwabne. Takie na bardziej zimowe dni można było założyć bądź wypełniane, bądź bawełniane, ale to już było do stroju codziennych. Ale bardziej elegancki, oczywiście jedwabny. A kwestia koloru, bo ja widzę, na zdjęciu się pojawiają często takie ciemne, czarne, praktycznie przezroczyste. Czy był jakiś taki deskot, jeżeli chodzi o pończochy, że... Tak, tak. Pończochy musiały być ton jaśniejsze od butów. Więc w przypadku jak Kasia miała białe, to proszę, jak Ania ma białe buty, to ona idealnie wyglądać do białego kończu, bo to jest taki cielisty, ale z odcieniem białego jednak kolor kończoków. Więc dress code jest idealnie przestrzegany. Ale przykładowo, jeśli buty były czarne, to zakładano często szare, ciemnoszare kończoki, bądź do brązowych butów, takie beżowawe, to jakby tak radzono w poradnikach. Musi być ton jaśniejszy. Czarne kończoki zakładane. I zapraszamy Natalię, strój popołudniowy lat 30. Natalia również sama szyje wszystkie swoje kostiumy. A tylko dla siebie? To jest szary nowy. To jest akurat przez kraftom. Takim klasycznym strojów popołudniowych, jak wieczorowe się były futra, pomierze z lisa, etole, dziś już zupełnie niepopularne, kiedyś były takim synonimem eleganckim luksusu. Natalia podeszła sobie oryginalny kapelusz, oryginalną miseczkę i buty. I proszę zobaczyć taki skromny dobór biżuterii, właśnie zegarek, chyba też jest oryginalny, tak? Zegarek też jest. Zegarek i jakby na tej sali, która się zamyka, tak jak to było powiedziane w pojedynczych poradnikach, że do strojów niewieczorowych należy bardzo skromną biżuterię dobierać. Brawo. Mocny kapelusz, malutki kapelusz toczek, zabrany do kolorystycznie do reszty stroju. To już jest taka druga połowa lat 30. Widzimy spódkę sięgającą tuż za kolano, czyli lekkie skrócenie w stosunku do tego, co było wcześniej. A to sukienka z epoki, czy szyta wszystko? Nie, to jest szyta współcześnie, ale wszystkie sukienki są szyte dokładnie według wzorów dostępnych w oryginalnych czasopismach z lat 30. Thank you.
nie. Proszę też zwrócić uwagę na makijaż, czyli czerwone usta, delikatnie podkreślone oczy. Makijaż w latach 30. jest trochę delikatniejszy, ale stał już takim nieodzownym elementem każdej kobiety, każda pani się malowała. Co, o czym zdecydowałam powiedzieć, jeszcze przed pierwszą wojną było niedopuszczalne i kobiety się nie malowały. Było to źle widziane, malowały się tylko tak naprawdę aktorki, piosenkarki. I dopiero lata 20. dawało swobodę kobietom właśnie w dziedzinie makijażu. Prosimy o brawa. I Maja w stroju z 1939 roku, przyszła do epokę wojny, ostatnie lato pokoju. Letnie dodatki to bardzo często były wykonywane ze słomki, ze sznurka, buty sznurkowe, słomkowe kapelusze, słomkowe torebki, tak jak widzimy tutaj. Kapelusik często przybrany się przy nim kwiatami. Tutaj widzimy taki strój idealny na spacer gdzieś w Warszawie, za Wisłą na przykład z parasolką, trojącą się do słońca. A jest parasol? Ciotka siedzi tak, w pierwszym rzędzie. To jest, słuchajcie, pamięta przekazana mi przez sąsiadki moje z bloku oficerskiego. Tutaj zniszczyć. Które są bohaterkami. To może odkonać może, bo ja nie chciałabym zniszczyć. Ale czas na modę
filmami, w których znane aktorki, gwiazdy olśniewały pełnymi jedwabiu, aksamitu, kreacjami, na które nie rozpoczęło kilkunastu metrów drogich materiałów. Tutaj widzimy suknię szczególny sposób, takim lekko syrenim kroju, czyli dopasowaną do góry, rozszerzającą się. Rozsuwający się od linii kształt studnicy.
Czy były jakieś sezonowe mody na kolory? Bo to jest wszystko czarno-białe na zdjęciach na filmach. Tak, były. To się właściwie zmieniało z wolą sezoną w prasie. Można było powiedzieć, że teraz jest modny taki kolor, taki dosyć codzienny. Więc oczywiście nie można mówić, że w latach 30 tylko takie kolory były modne. Nie, to się zmieniało z roku do roku, czasami nawet parę razy do roku. Ale ogólnie moda wieczorowa była niezwykle kolorowa. Nie tak jak tam się dziś fajnie, są raczej czarne, suknie czerwone, nie. Nawet wręcz bym powiedziała, że modniejsze były kolory pastelowe, bardziej kulawe na tak szczycie. Falowego stylu. Wyróżniono w latach 20, na 20, 30 swoje balowe i wieczorowe, to nie było to samo. Rzeczywiście swoje balowe miały być bardziej strojne, więcej odsłaniały. Tutaj widzimy rzeczywiście strój balowy z odsłoniętymi plecami, z głębokim dekoltem. Chociaż łatwo taki strój można było zamienić na wieczorowy, panie często do punktetów po prostu usiadały różnego typu bolerka czy żakiety, ażeby strój był bardziej funkcjonalny, żeby też na strój wieczorowy. Nie z epoki, ale...